prośby me, mą pieśnią stałeś się. Choć ciemność wokół nas pokona ją twój blask, nie boję się. Wróg padnie u mych stóp, pokona go mój Bóg. Tarczą i mieczem on, gdy atakuje zło. Nie boję się. Wiem, kto przede mną kroczy i za mną stoi wciąż. To Bóg anielskiej armii jest przy mnie dzień i w noc. Jedyny Pan Wszechświata jest przyjacielem. Jezus Chrystus jest Synem Boga i Twoim osobistym Zbawicielem. Tak wierzę. Druga rzecz, jaką widzimy w Piśmie Świętym, jaka wiąże się z tym nowym narodzeniem, to pragnienie pójścia za Chrystusem bez względu na wszystko. Chrystus mówi, kto kocha ojca lub matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie wart. Kto nie bierze swojego krzyża i nie idzie za mną, nie jest mnie wart. Kto w pierwszym rzędzie zabiega o swoją duszę, zgubi ją, a kto zgubi swoją duszę ze względu na mnie, odnajdzie ją. Dlatego chcę was dzisiaj zapytać, czy chcesz iść za Chrystusem bez względu na koszt, należeć do Niego jako do swojego Pana i Zbawcy? Tak chcę. I za nami jest woda i nie widzę żadnej przeszkody, żebyśmy ich teraz ochrzcili. W imię twojej wiary, w trzecie w imię Jezusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Droga siostro Gosiu, na wyznanie twojej wiary chrzcicie w imię Jezusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drogi bracie Bartku, na wyznanie twojej wiary chrzcicie w imię Jezusa, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kroczy i za mną stoi wciąż, to Bóg, a nie...
trzyma swych.